Dzień dobry kochani, witam się z wami z naszą furą na dzień. Taka fura z Kangura kosztuje nas na dzień ile BB? 28 euro. Tak więc spoko, dobre, wyjedzie, będę się tu przepychała. I mamy zamiar troszeczkę pozwiedzać sami. Bo opcja 9 godzin w autobusie jest jednak nie dla nas. 9 godzin w autobusie, nie. Zależało nam na aucie, byle jakim, tylko żeby był z Kimą, no i tak dalej. No i tak dostaliśmy jakiś lepszy, bo tam zwykłego nie było. Zobaczcie, jakie wygląda Radka, wam nawet nie pokażę. Pokaż. Tak wyglądamy. Masakra, kupiłam dzisiaj jeszcze inne jakieś płyny, znaczy płyny, kremy, bo nie wiem, może tamte jakieś słabo działają, bo niemożliwe jest, żebym tyle razy się zmalowała i Radka, i żebyśmy się tak zjerali. To po prostu jest niemożliwe. Tak więc jedziemy na wycieczkę, bierzemy was w teczkę. Dobra, kochani, żeby wam tak mniej więcej pokazać, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy... O, czemu nie ma, gdzie jesteśmy? No tu gdzieś jesteśmy. Puerto del Carmen. A wybieramy się aż tutaj. To niby aż, ale to tylko 35 minut. Samochodem. Tak więc jedziemy do... Jaemus del Aqua. I Cueva de los Verdes, czyli jaskinie. Tu są jaskinie, tak? Pani nam od razu doradziła, żeby tutaj kupić bilety zbiorowe, czyli 3 bilety i da nam też to wstęp do parku kaktusów. Ale gdzie ten park kaktusów? Tutaj. By zaznaczyło, a nie zaznaczyła. Do parku kaktusów, także... Także zobaczymy, jak to nam dzisiaj wyjdzie. Mamy, chcielibyśmy też pojechać zobaczyć do plaży Papagayo. Ale się zastanawiamy, bo chcemy sobie wziąć... wycieczkę łódką, żeby po prostu spędzić kilka godzin na łodzi, pływać i takie pierdoły i właśnie tam dopłynąć. No zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Panie, tutaj są te wszystkie domki białe. To jest po prostu coś bardzo dziwnego, co? Zobaczcie tam. Santorini pracuje. No, ja tak powiedziałam wczoraj, że wygląda to jak Santorini, to się ze mnie śmiałeś. Ale zobaczcie, wszystko jest białe, po prostu... Santorini ma niebieskie dachy. Bielone. Ja słońce, może to dlatego, nie? No pięknie jest. Bardzo, bardzo dziwna wyspa. Naprawdę dziwna. I nie ma trawy. Bardzo mało przynajmniej. Nie ma nawet, to nie jest trawa, tylko to wygląda jak jakieś mini kaktusiki zamiast trawy. Jezu, zobaczcie na to. Wow. Muszę nadmienić, że piękne są tutaj drogi. Jak nowisieńkie, nie? Może i są nowisieńkie, ale coś naprawdę ładnego. To zimnie ma, to nie ma kiedy rozsadzić. Woda nie zamarza. Ale widoki. Jedziemy na pełnym relaksie. I dopiero się kapnęłam. Dlaczego? Znaczy w sumie nie kapnęłam się. Radek mi powiedział, dlaczego ja jestem na takim pełnym relaksie. Bo tutaj nie ma tirów. Wow, tego się nie spodziewałam. Weszliśmy od kasy i zobaczcie tu. Normalnie szok. O Jezus Maria, Radek. Co, nie zasz rady? Trzymać cię za rękę? Nie, spoko, ale po prostu mnie zatkało. Widzisz? Widzisz, co tam jest? Wow. Zobaczcie na to. Na te schody. Świetna restauracja, co? Czy wy widzicie tą wodę? Tutaj ponoć są kraby, albinosy gdzieś mieszkają. O wow. Coś pięknego. Coś po prostu pięknego. Szkoda, że pływać tutaj nie można, nie? Nie ma nigdzie zakazu, wow. Więc teraz wejdę. Tak. No koło ratownicze jest. Więc może i można. O wow. Me mojé esa
nie do uwierzenia. Tutaj to zobacz, tak? Aż strach proszę z tym telefonem uważaj. Strach podejść do tej krawędzi. Wow. Kolejne miejsce, które po prostu powoduje, że Jolka się wzrusza. Coś pięknego. Zobaczcie tam. Też jest jakieś wejście, i stamtąd skoczyć tutaj, co? Plum? Wiecie, jak jest taki zwyczaj wrzucania pieniążków do wody, to absolutnie nie można, bo jak korodują, to powodują, że życie krabów jest w niebezpieczeństwie. Tak więc nie ma wrzucania pieniążków, chociaż widzę, że leżą jakieś. Patrzcie, jaki bar i krzesełka, jak u Flintstone'ów, jak u jaskiniowców. A to? Tylko nie można tutaj się pluskać, nie wiem czemu. Ale piękne, jaka woda, co? Patrzcie, jesteśmy na takim balkonie. Wyobrażacie sobie mieć taki widok z okna? Po prostu. Wow, a jakie donice! Rewelka. Tutaj kolejna jaskinia, która została wydrążona przez lawę. Ale trawką daje. Ale dziwnie. No muszą się jakoś utrzymywać przecież. Myślisz, że hodują? I co, to już będzie wszystko? Mam nadzieję, że to nie koniec atrakcji. Wejście będzie tam, gdzie byliśmy. Tam, gdzie czekaliśmy. Kilometr się idzie ponoć. Dasz radę. Señoras y señores, buenas tardes a todos, bienvenidos. People, please mind your head. Please take care at the bottom. Już w międzyczasie się przebrałam, bo było mi tak gorąco, że musiałam się przebrać. I teraz idziemy śladami lawy. I wyobraźcie sobie, że lawa wyrzeźbiła, aż można powiedzieć, wyrzeźbiła? Tak. Ponad 7 kilometrów ścieżkę, ale ta trasa nasza zajmuje kilometr, tak więc idziemy sobie tam gdzieś w głąb, ale pięknie. Jest zupełnie sucho. No zupełnie sucho. Nie ma stalaktytów, stalagmitów, jest po prostu... I temperatura tutaj zawsze ma 20 stopni, około 20 stopni. Ale bardzo przyjemnie, nie? Fajnie. No możemy tu wynająć pokoje. Zobaczcie, jak wąsko i jak nisko nie zobaczyć. Jakieś światełko po drodze. Oj, chyba nieprzemyślana była to wycieczka. Wow. To lepsza jaskinia. O, wow. Well, I want to repeat for last people, please mind your head. W podziemiach też. Znaczy w podziemiach, my cały czas jesteśmy pod ziemią. I jeszcze nam pan tutaj powiedział, że kiedyś ta jaskinia była używana jako schronienie przed piratami. Wszyscy mieszkańcy z całego Lanzarote, ze wszystkich wysp, przejeżdżali tutaj i się chronili przed piratami. Jakie piękne! Wow. Druga wycieczka nasza już się kończy. Pan rozbawił mnie do łez po prostu, ale to wam powiem może później. Kochanie, widzisz światełko w tunelu? Ja też widzę światełko w tunelu. Ale super, to wycieczka piękna, co? Super wycieczka, naprawdę to fajne.
ale można się zmęczyć. Rebelka. A co chciałam powiedzieć odnośnie... Jezus Maria. Odnośnie przewodnika to... pan Hiszpan, no na 100% Hiszpan. I wiecie, w słuchawce miał chyba ktoś się mówił po angielsku, albo nie wiem, czy miał nagranie, albo no cokolwiek, no chyba przypuszczam, że tam są nagrania, tak? Ale co chwilę, gada, powiem wam, że to tak fajnie było, jakby miał, nie wiem, to tak fajnie gada coś po angielsku, no mówię, excuse me. I tutaj słuchawki, i zaraz znowu, excuse me. I ja po prostu za którymś razem już nie wytrzymałam, dostałam swoje głupawki, ataku śmiechu, ale jakoś się udało to opanować, nie zrobiłam siary. O tak, teraz jedziemy do Mirador del Rio. Ale powiem wam, naprawdę teraz w tym Cueva de los Verdes było coś pięknego. No niestety nie było możliwości nagrywania, bo jest tam ciemno. Zupełnie ciemno, a z lampy to wygląda zupełnie inaczej. I powiem wam, że było coś takiego, że jest tam małe jeziorko w środku. Malusieńkie jeziorko i to wszystko jest w jaskiniach i jak ta woda jest stała, to po prostu to się wszystko tak wspaniale odbija, to było coś pięknego, nie? Że to wygląda jak lustrzane odbicie, no to po prostu... Nie, to jest złudzenie optyczne, jest takie, tak, że to jest jaskini, podchodzisz że to jest... do tego i jest przepaść w dół taka głęboka i... Coś po prostu pięknego i staliśmy tam i staliśmy i patrzyliśmy i wreszcie przyszła inna wycieczka i nas pogoniła. Ale fajnie facet zrobił, bo zrobił coś takiego, zobaczcie na tą jaskinię. I tam wszyscy skupiają wzrok, patrzą, złudzenie optyczne było takie, że sufit się odbija od tego lustra wody, no. Ale nikt nie wiedział, że tam woda jest. No. Wszyscy tam patrzą się, jaka wtedy przepaść, rzucił kamyczek. I nagle wszyscy zajrzeli, że to jest woda, a nie jaskinia. Bo no, centralnie wyglądało jak przepaść, normalnie jak przepaść, coś pięknego. Mirador del Rio, tam właśnie idziemy, Mirador del Rio. Szkoda i nie szkoda, że jest zachmurzone. Szkoda ze względu na widoki, a nie szkoda ze względu na to, że nie jest tak uciążliwie dzisiaj, nie? Chcesz jak wychodzisz, to jest... Da się przeżyć. Już się nie boisz, jak tak jadę powoli? Bo tu jest barierka. Ja się nie boję. Jesteśmy na samym szczycie. Tutaj stoję na samym środku drogi. OMG. O wow. Z drugiej strony, no teraz akurat żałuję, że jest. To jest mgła, bebe. To jest chmura. Warto było przyjechać i się pomęczyć w drodze. Normalnie jesteśmy w chmurach. Kompletne zejście na dół jest! Zejścia nie ma, jest spad. O matko! W chmurach. A tu restauracja. I nic nie widać. Widzisz mnie? Widzę. Już się niestety nic nie pokażemy, bo zobaczcie, co się dzieje. Chmury nas sięgają. Tylko, że tutaj cały czas wieje, także pewnie materiału nie będzie żadnego. I tak naprawdę w tej właśnie atrakcji to już jest wszystko. Jeszcze można sobie iść tam... chciałam powiedzieć brzegiem. Górą cały czas. No ale, że te chmury teraz tak zaszły, no to... Jaki jest sens? Nie ma sensu tak naprawdę. Tym bardziej, że mamy jeszcze... jedną atrakcję do zobaczenia, ale tam Radek mi się wydaje, że tam też nie ma sensu za późno jechać. Opad przeczyściło się. Widzicie? Plany nieco się zmieniły, moi kochani. Nawigacja nam mówi, że zanim dojedziemy tam, gdzie dojechać mieliśmy, to miejsce będzie prawdopodobnie zamykane. Tak więc jedziemy, gdzie jedziemy? Na El Golfo, tak? To jest ta zielona laguna. Tak. Zobaczyć zieloną lagunę, to są plaże i tam obok Papagaya Beach. Tak więc jedziemy tam, tam mamy jakąś godzinkę drogi. I jesteśmy w miasteczku. Świetne, to jak z bajki w okna jest, co? To wszystko pozamykane, zobacz. Te domki, a o której tu mają siestę? O drugiej, o, tak? Południe. I powiem wam, tylko zjechaliśmy w dół i jak już widać, znowu słońce daje. I już aż czuć to normalnie, to słońce aż po prostu piecze. To jest tak dziwne.
No patrz, słonecznie, nie? Zupełnie słonecznie. Dziwne, bardzo dziwne. Z czym mi się to kojarzy teraz? Z Westerdem. No? Ja wiem, mi się chciało. Zdecydowaliśmy się jechać na te zielone plaże i zobaczcie na te chmury! Oh no! Ale patrzcie na to, jak to wygląda. To normalnie wygląda jak zorane pole. Dla mnie to jest bardzo, bardzo dziwne. Ślicznie, co? Jak się zjeżdża taki... Chyba tu powinien zaparkować kotek. Właśnie, właśnie. Mewa! Mewa! Jednak jest! W takiej małej knajpeczce jesteśmy, ale rewelka, co? Taka jak australijska. Guacamole najlepsze na świecie chyba. Pyszne, bardzo, bardzo dobre. A to drugie to nie wiem co to. Nie miałam pojęcia. No i chyba będzie ryba. Mam nadzieję, że zjem. Zjem, dobra? Mam nadzieję, że zjesz. Nie ma nic innego do jedzenia. Nie tylko widoki były ładne, jedzenie też pyszne, pyszne, pyszne. Świetna knajpka. Co, Radosław? Zarąbista knajpka, naprawdę. A co jeszcze chciałam powiedzieć, to bardzo, bardzo dużo borysków tutaj chodzi, nie, Radio? Tak. Bardzo dużo takich samych psów jak nasz Borys. Godzina w jedną stronę, godzina w drugą stronę, już jest 20. To o 22 wrócimy. Tutaj też to jest ten. Papagajo Bike Tour. Costa del Playa del Papagayo. Tylko wychodzi się, powiem wam, że jest już tak jak mówię 20. A cały czas jest tak, teraz jest bardzo przyjemnie, nie? Teraz jest tak, teraz jest po prostu super. O, taka temperatura mogła być chyba 25 stopni, ale wieczorem już tego tak ciepło nie czuć. I jak może słyszycie? Wreszcie, ja nie wiem gdzie patrzeć, aha tu. Wreszcie tak bardzo nie wieje. Tak więc być może okaże się, że to będzie jedyny kawałek do użycia we vlogu. O, i zaczyna wiać. No to jest jakieś przekleństwo. To jest po prostu jakieś przekleństwo, ale dzięki Bogu, bo gdyby nie to wiatrzysko, to nie dałoby się tu wytrzymać. Prawda, Radosław? Za gorąco. Byłoby za gorąco. Dzisiaj ktoś mi napisał... Słońce będzie zachodziło. Dzisiaj ktoś mi, Radosław, napisał, nie wiem czy ty widziałeś, że ty mi zawsze tak ładnie przytakujesz. Nieraz wam mówiłam, że piękne rzeczy mnie wzruszają i o! Aż mi się normalnie chce płakać. No, szok, to jest po prostu, zobaczcie w ogóle, zobaczcie co tutaj jest wokoło. To jest... Tak pięknie, że się nie chce wierzyć, że tak piękne i wspaniałe miejsca są na ziemi. I że możemy to zobaczyć. Takim mieszkaniem bym nie pogardziła, Radzio, a ty? Ja bym nie pogardził żadnym mieszkaniem tutaj. Ładne. I zobaczcie ile ich. Bardzo dużo. Jakaś restauracja nie będzie miała Coca-Coli. Czemu piszczysz? In 400 meters at the roundabout, continue straight to stay on. Bardzo przykre. Hola chicas! Kolejny wieczór dobiega końca. My spędziliśmy zarąbisty dzień, zarąbisty wieczór chyba, prawda? Tak. To był jeden chyba z lepszych dni. Wyrąbani na maksa. Idziemy spać. A jeszcze tylko chciałam pokazać. O patrz, nie użyliśmy tego. Czego? Tego. Aloe Hydrogel Aloe Vera 100% Natural. Uso Dermatologico. Uso? Uso, uso. Bocio uso. Oh my god. Hmm? A nie, one nie są. Myślałam, że są takie odrapane. Po prostu mam krótkie paznokcie. Jutro, baby, z samego rana zmywasz te paznokcie i muszę pomalować paznokcie na różowy kolor. Si. Si, senior, si, senior. W każdym bądź razie świetny dzień i chciałam się z wami wreszcie pożegnać. Tak więc... Tak. Bye.